Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiącym śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, życzy w obiektywie kamery. Witam Państwa w sobotnie popołudnie 21 grudnia 2019 roku w Gniewkowie. Przed nami mecz trzeciej kolejki rundy zasadniczej halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2019-2020. Bałagany Rustiko Łubianka, LKS Rogowo. LKS Rogowo rozegrał dotychczas dwa spotkania, zdobył 3 punkty. Bilans bramkowy rogowskiej drużyny to 8 bramek zdobytych i 9 bramek straconych. Najlepszym strzelcem LKS Rogowo jest Przemysław Bernard, zdobywca 3 bramek. Drużyna rogowska zajmuje 4 miejsce w lidze i gospodarz dzisiejszego spotkania bałagany Rustiko Łubianka. Bałagany rozegrały dwa spotkania, mają na swoim koncie 1 punkt. Bilans bramkowy drużyny to 7 bramek zdobytych, 14 bramek straconych. Najlepszymi strzelcami bałaganów są Michał Dawid, zdobywca 2 bramek, i Karol Szyplik, również 2 bramki. Bałagany Rustiko Łubianka zajmują 6 miejsce w lidze. Która z drużyn wyjdzie obronną ręką z tego spotkania, okaże się po końcowym gwizdku arbitrów tego spotkania, a są nimi sędziowie Pluciński i Hoczaj. I tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Dla bałaganu Rustiko Łubianka. Thank you.
Zakończyła się pierwsza kwarta meczu Bałagany Rustika Łubianka, LKS Rogowo prowadzą Bałagany 2-0. Rozpoczęła się druga kwarta meczu Bałagany Rustika Łubianka, LKS Rogowo prowadzi drużyna Bałaganów 2-0. Pierwsza bramka dla LKS Rogowo. Druga bramka dla LKS Rogowo. Bałagany Rustika Łubianka, LKS Rogowo. 2-2.
Kwarta spotkania LK Bałagany Rusnika Łubianka LKS Rogowo. Wynik na tablicy świetnej 2-2. Rozpoczyna się trzecia kwarta meczu. Bałagany Rusnika Łubianka LKS Rogowo. Wynik 2-2. Bramki zdobyli na 1-0 Artur Hitler, na 2-0 Filip Sobczak, na 2-1 Eryk Bębenek i wyrównującą bramkę dla rogowskiej drużyny strzelił ponownie Eryk Bębenek. Oh,
pole RKS Rogowo. Pole złapał! LKS Rogowo 3-4. Zakończyła się trzecia kwarta meczu. Bałagany Rustiku Łubianka, LKS Rogowo. Prowadzi LKS Rogowo 4-6. Rozpoczyna się czwarta kwarta meczu. Bałagany Rustiko Łubianka, LKS Rogowo. Prowadzi LKS Rogowo 4-6. Mają decyzję na tych kwadratach, a tutaj.
26 sekund do zakończenia spotkania. Krótki ruch dla bałaganów Rustika Łubianka. Bałagany Rustika Łubianka, LKS Rogowo, wygrała drużyna rogowska 4-5. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Marcin Stypczyński.